Witam, witam, witam kochani z tej strony Mocny Gregor z kanału Mocny Gregor. Pokażę wam kolejną rasę, którą e, ludzie już też wytypowali prawidłowo. To jest Kilian Mambeppe, e, piłkarz. E, słuchajcie i dużo memów powstało. Nawet on sam ubiera maski żółwi i pokazuje jakie ma DNA, bo doskonale, bo doskonale wie. E, słuchajcie, przypatrzcie się bardzo dobrze, bo rzeczywiście ma DNA żółwia. E, powiem, powiem tak: c, e, jeśli, jeśli chodzi o żółwie, to jest należą oni do rodziny reptilian, tak? czyli e, możemy, m, możemy ich e, podkleić pod, pod gady, e, ale mają lżejsze usposobienie. Tak? Są to osoby. Y, można powiedzieć, y, przedsiębiorcze też sportem się interesują, y, dobrze im się wiedzie, są to osoby inteligentne przede wszystkim, jeżeli się prześledzi ich rodziny, bo znam takie osoby w Polsce, długo żyją, tak? Tam jest, y, jeśli chodzi o dziadków, to stówka to tak spokojnie, tak? Czyli się, słuchajcie, to wszystko potwierdza. No właśnie, są to osoby stabilne. One, wiecie, one ze trzy razy przemyślą zanim podejmą decyzję. Nie, po, nie podejmują pochopnych decyzji, raczej rozważnie są to osoby inteligentne, bardzo często po studiach, tytuły naukowe, różne rzeczy. Także z tym żółwiem, że mądrość jest, to jest, to jest prawda. Tak, bardzo, bardzo inteligentne osoby nie są skłonne na przykład do ryzyka, żeby tam gdzieś szaleć, nie wiem, po kasynach czy coś takiego, nie, 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 nie. Raczej stabilne, e, żółwie też są, e, słuchajcie, te osoby z takim DNA są, e, rodzinni bardzo, tak, bardzo, bardzo cenią sobie taką e, społeczność rodzinną, w swoim, w swoim e, gronie, tak? Co możemy, e, co możemy jeszcze e, powiedzieć, je, jeżeli chodzi o. No, właśnie, jeżeli chodzi y, o występowanie, ja nie zauważyłem zbyt dużo. No, w Polsce nie widziałem zbyt dużo takich osób z takim DNA. Y, nie jest to powszechne. Raczej, la, raczej bym zaliczał do raz rzadkich. Y, jednego polityka jeszcze Wam pokażę, który ma takie DNA. Y, no, właśnie, takie DNA. Więcej, więcej nie pamiętam, tylko tamten już jest centralnie. Powiem Wam, przypomina dosłownie Żółwia w sposobie mówienia, poruszania się, e, bo też nie bierzcie pod uwagę to, że, że Żółw to oni muszą być ślomazarni. Nie, to są osoby też e, szybkie, tak? To, to nie jest tak jak ten e, właśnie w tym filmie Turles. Są to osoby e, też, no mówię, bite, bitewne, e, takie, no mówię, e, jeśli chodzi o, o walkę, tak? Podejmują walkę odważne osoby, i e, co mogę jeszcze powiedzieć: e, Ja e, nie spotkałem e, osób, którzy by byli niskiego wzrostu i mieli takie DNA, raczej, jeśli można powiedzieć, no to kawał chłopa, tak, z met 80, z met 90, e, postawni wielcy, tak, no bo żółwie są też duże, tak? Może są tacy malutcy, nie wiem, nie widziałem jeszcze takich osób. Także, także tak to wygląda. Jeżeli Wam się podobają moje filmiki, inne rzeczy, zapraszam, zapraszam na kanał Mocny Gregor. Tak pokrótce mówię, no tu tak będę się starał Wam pokazać jak najwięcej raz, które, które spotkałem, które mam zapisane. Jest tego naprawdę, naprawdę, naprawdę sporo. I pamiętajcie, każda rasa ma całkowicie inny charakter. Każda rasa ma całkowicie inne cechy. No właśnie I, i to też jest fajne, że możemy ludzi e, odsyłam do tej nauki, frenologia, która została wymazana po tych właśnie cechach rozpoznawać. Także zapraszam na kanał Mocny Egregor na YouTube, kochani.